Myszko, powiedz mi, co się stało. W skarbie. Nie bój się, powiedz mi, co się stało, proszę cię. Madziu moja. Aniołku, nie bój się, powiedz mi. W skarbie Maciek cię zabierze, dobrze? Rozumiesz? Skarbie, słuchasz mnie? Skarbie, słyszysz mnie? Myszko, rozumiesz mnie? Pamiętasz Maćka Solczaka? Tego z brodą? Będzie po ciebie rano. Dobrze? I Maciek się będzie tobą opiekował, nic się tobie nie stanie i on zabierze cię tutaj do mnie. Dobrze? Okej. A powiedz mi, kochanie, a co się stało? Co? Myszko, powiedz mi, coś się tobie stało? Myszko? Oni tutaj mają różne sztuczki, to wiesz, co oni tutaj robią. Ale co robią? Co robią? Powiedz mi. Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Skarbie, nie bój się. Mów do mnie, nie bój się. Możesz mówić, śmiało, mów do mnie. Myszko, nie bój się, powiedz mi. Tak? Tak? Co się stało? Powiedz mi. Powiedz mi, po prostu mi powiedz. Kochanie, powiedz mi, musisz mi powiedzieć, bo ja wtedy zadzwonię tam do ambasady, żeby ktoś miał nad tobą opiekę. Powiedz mi to, proszę cię. Mów. Ale powiedz mi, co oni tobie zrobili. Tylko to mi powiedz. Ja, kochanie, ja już wszystko załatwiłem. Maciek jutro po ciebie będzie. Kochanie, powiedz. Myszko, mów, co się dzieje. Powiedz mi, myszeczko. Ktoś ci coś tam zrobił? Tak? Kochanie, ja jutro po ciebie będzie jutro po ciebie Maciek, tylko mi powiedz, co się stało. Co się stało? Kochanie, powiedz mi. Powiedz mi. Zabiorę cię. Kochanie, ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, musisz mi powiedzieć. Tak? Skarbie. Powiedz mi, proszę cię, co się stało? Ale, kochanie, musisz mi powiedzieć, ja muszę wiedzieć. Słucham? Wrócisz stąd. Wrócisz. Kochanie, co się stało? Powiedz mi, co się stało? Nie mogę mówić, przepraszam. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. Ale powiedz mi, co, powiedz mi, ja to muszę wiedzieć. Myszko. Ale teraz, normalnie tak jak teraz mi powiedziałaś, tak mi powiedz. Ufasz mi, kochanie? Tak. To powiedz mi, bo ja chcę cię chronić. Powiedz mi, proszę cię, tylko musisz mi to powiedzieć szybko, teraz. Co M? Co M? Ten rezydent? Tak? Myszko, powiedz. Tak? Cześć, Markus. Myszko. Markus. Cześć. Markus, halo. No, słucham. Witam. Halo.
Wydaj mi to strata czasu. Ja będę dzwonił teraz znowu do ambasady tutaj w Egipcie, dobrze? No dobrze, a możesz poprosić Magdę, żeby włączyła telefon? Magda, włącz telefon, bo Markus chce dzwonić do ciebie. Włącz twój telefon, proszę. Daj teraz, ok, dobrze. Tam się coś odjęło.